Na początku naszej sesji przyda nam się pasek. Jeżeli nie masz jogowego, to przygotuj sobie jakikolwiek. I zaczniemy od Supta Baddha Konasany. Pasek jest w zasięgu ręki. Złączymy stopy. Przesuniemy pięty jak najbliżej pośladków. Płasko ułożymy łopatki, ramiona odkręcone w ten sposób, żeby wnętrze dłoni patrzyły do góry. Dbaj o to, żeby pięty były złączone i zewnętrzne krawędzie stóp, żeby były złączone. Nie pchaj kolan w dół, za to wydłużaj je delikatnie na zewnątrz. Z każdym wydechem rozluźnij wolne plecy, pozwól im opadać do podłogi. Rozluźnij też brzuch i klatkę. Normalnie, naturalnie oddychaj. Staraj się kierować wydech do bioder, tak żeby one się rozluźniały. Stopniowo coraz bardziej. I teraz już sięgniemy po nasz pasek i owiniemy go wokół kostek. W ten sposób, nadal trzymając włączone stopy. I teraz chcemy, żeby ręce sięgnęły jak najbliżej kostek, więc wydłużam ramiona. Oprócz tego mogę podnieść na chwilę biodra i podejść barkami, podejść rękami w kierunku stóp. Jeżeli swobodnie chwycisz za kostki, to bardzo dobrze, możesz wtedy puścić pasek. Tak? I pięty złączone, pośladki już opuszczamy. Rozluźniamy dolne plecy. Zobacz, że ręce trzymam dalej odkręcone w taki sposób, że grzbiet dłoni dotyka do podłogi i barki mocno schodzą w dół. I ta pozycja jest też troszeczkę dla klatki teraz. Ona może się bardziej otworzyć. Normalnie oddychaj, cały czas zbliżaj pięty do siebie. Nie wypychaj brzucha do góry. I z kolejnym wdechem zbliż kolana, postaw stopy na macie, odłóż pasek. I teraz wydłużymy ciało w Supta Urdhva Hastasanie. Złącz nogi, wysuń pięty do przodu i wyciągnij ramiona do tyłu. Trzymaj kciuki splecione, bądź też dłonie na szerokość barków. Teraz przyciągnij kolana, spleć ręce na goleniach. Dociśnij lekko w dół, znowu rozluźniając biodra. Teraz unieś stopy w kierunku sufitu, ale kolana trzymaj ugięte. Złap z góry za podeszwy stóp, zapięte najlepiej i pociągnij je w dół. Uda obejmują boki tułowia. Pod
otwarty dobrze kręgosłup, otwarte barki. Teraz znów połącz podeszwy stóp, złap za duże paluchy, nogi tak jak w Supta Baddha Konasanie na samym początku. A teraz złącz kolana i spróbuj wyprostować nogi, trzymając za stopę. Jeżeli dłonie nie sięgają do paluchów, możesz złapać za łydki, za uda, tam gdzie zdołasz. I już ugnij nogi, postaw stopę na ziemi, przetocz się na bok i przejdź do Adho Mukha Virasany. Paluchy połączone, pośladki siedzą napięte, wydłużony kręgosłup i podparta głowa. Dociśnij ręce do maty, aktywnie ściągaj biodra w dół. Luz w szyi. I przygotuj się do psa z głową do dołu. Uklęknij. Odwiń palce stóp. Wyciągnij biodra w górę. I znowu przenieś ciężar ciała w tył na stopy. Postaraj się sięgnąć piętami do ziemi. Mocno zapieraj się rękami, szyja puszczona luźno, uruchom uda, rozciągnij łydki, używając pięt. Możesz zrobić kilka kroków w miejscu, możesz też parę razy podnieść pięty, a potem ściągnąć w dół i tak powtórzyć parę razy, zostawiając biodra w górze, a tył nóg otwierając. I teraz podejdź nogami do dłoni, ustaw mniej więcej na szerokość bioder. Zegnij delikatnie kolana, tak żeby tułów wsparł się na udach. Chwyć się za łokcie i teraz doprostuj nogi w kolanach, wydłużając mocno tyły ud i pośladki w górę. Na kolejnym wdechu łagodnie uniesiemy tułów, a potem głowę. Stań w Tadasanie. Uziemione stopy, proste kolana, otwarta klatka. I Parvatasana, spleć ręce, odkręć nadgarstki. Wyciągnij ramiona w górę. Staraj się zachować luz w szyi i jednocześnie mocno wydłużony kręgosłup. Proste łokcie i zmiana splotu palców. I opuść ręce. Dłonie przed mostkiem, skok, rozstaw szeroko stopy. Duży rozkrok, mniej więcej na szerokość ściągniętych ramion. I teraz stopy mocno wbijają się w podłoże. Uda i kolana bardzo aktywne. Ręce rozciągnij do boków, aż poczujesz, jak łopatki i obojczyki się rozszerzają, jak szczyty ramion odsuwają się od szyi. I teraz przenieś ręce na biodra. Zegnij łokcie lekko w tył. I z otwartą klatką przejdź do skłonu powoli. Staraj się patrzeć przed siebie, wyciągać mostek. Jednocześnie już poczuć aktywność w plecach. Oprzyj dłonie, kto może nadgarstki całe też dociska do podłogi, nie tylko czubki palców. I teraz mocno pójdź klatką przed siebie.
ściągając jednocześnie łopatki w stronę talii, ściągając żebra na plecach i uruchamiając mięśnie pleców. I teraz biodra pozostaną w miejscu, a ręce pójdą jak najdalej do przodu. Staraj się też zejść klatką troszeczkę w dół. Cały czas mocne, aktywne uda. Nie rozluźniaj kolan. I teraz cofnij troszeczkę dłonie. Złap się za tyły nóg, a głowę opuść w kierunku podłogi. I zdechnij, popatrz przed siebie, oprzyj dłonie, zmniejsz teraz dystans między stopami, tak żeby on był troszeczkę szerszy niż biodra. Biodra skieruj w dół, uginając kolana, pięty dobrze dociśnięte, ramiona dociskają do wewnętrznych kolan, malasana, wydech do bioder. Mostek w górę. A teraz dla chętnych spróbuj przenieść ciężar ciała troszeczkę do przodu. W dalszym ciągu dociskasz pięty. Przed ramiona teraz starasz się położyć na ziemi. Biodra nisko. I już wyprostuj nogi, zbliż stopę do uttanasany i podnieś się powoli do góry. Siadamy. Kto może bez podparcia, kto potrzebuje, bierze podparcie pod pośladki w postaci koca czy grubego ręcznika. Dandasana i teraz porządnie wydłuż nogi, porządnie wydłuż kręgosłup. Łydki i uda mocno zapierają się o matę, kolana są proste, pięty mogą się nawet delikatnie unieść ponad matą i znów poczuj aktywność pleców, jednocześnie przód ciała wydłużając. I teraz zachowaj to w upavishtakonasanie. Rozciągnij stopy po bokach. Ten rozkrok nie musi być jakiś rekordowo wielki, ale postaraj się, by stopy jak najdalej odsuwały się od ciała. W dalszym ciągu tyły nóg mocno napierają na podłoże i kręgosłup się wydłuża. Klatka piersiowa lekko do przodu i w górę. Cały czas plecy aktywne, a przede wszystkim aktywne nogi. I teraz przeniesiemy dłonie do przodu. Pójdziemy do małego skłonu i na jakim etapie skończysz, to zawsze będzie ok. Jakby miarą jest to, czy jesteś w stanie nogi zachować w tej samej pozycji. Stopy nie mogą zacząć uciekać. I też pośladki nie mogą się odrywać. One cały czas siedzą. Kolana są proste. I teraz troszeczkę wysuń dłonie. Poczuj znowu aktywność w plecach. I mocno wyciągnięty mostek. Jeżeli jest łatwo, pójdź dalej. Teraz możesz się zatrzymać tutaj. Jeżeli masz łatwość, pójdź dalej. Możesz nawet oprzeć łokcie na ziemi. I teraz możesz wyciągnąć ręce w kierunku stóp.
jeżeli możliwe, łapiesz za paluchy i skłon pochylasz głowę. I z wdechem ostrożnie do góry. Chwyt za kolana. Jeszcze raz Baddha Konasana w nogach. I wyprostuj kolana. Przejdziemy do takiej niewysokiej Bhujangasany. Po to, żeby jeszcze troszeczkę otworzyć przód ciała. Nogi wydłużone, biodra mocno w dół, łokcie pod barkami, przedramiona równoległe. I teraz pójdź klatką do przodu, jednocześnie starając się poczuć aktywność, pracę w plecach. Barki niech coraz dalej odsuwają się od głowy. Łopatki idą do środka. I teraz zrelaksuj ciało w Adho Mukha Virasanie. Możesz puścić teraz przedramiona luźno do podłogi. Teraz pomagając sobie rękami, usiądź prosto. Okay. Bardzo Wam dziękuję i widzimy się wkrótce.